Czas beztroski właśnie minął. W Ostródzie wyglądało to mniej więcej tak. Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego to zwyczaj, który na stałe wpisał się w kalendarz miejskich uroczystości. Burmistrz 1 września również idzie do szkoły. Tak, jest to taka tradycja ogólnopolska i nie inaczej jest w naszym mieście w Ostródzie. My ustaliliśmy taką zasadę, że w kolejności od 1, 2 do 6 przez gimnazja rozpoczęcie i zakończenie roku robimy jako inaugurację miejską. Edukacja. Dziś coraz częściej zadajemy sobie pytanie, czy to ona jest wyznacznikiem późniejszych sukcesów zawodowych. W dużej mierze kładziony jest przecież nacisk na doświadczenie. Kształcenie ma ogromne znaczenie w dzisiejszym życiu. Praktycznie w każdym obszarze występuje pewien rodzaj konkurencji i stąd od najmłodszych lat trzeba tą wiedzę zdobywać jak na najwyższym poziomie i myśleć o tym, że ona zaowocuje później w pracy zawodowej, w życiu społecznym. Czego więc pozostaje życzyć tym młodym polskim obywatelom? Dyrektor szóstki oprócz szóstek wypunktowuje. Radości z uczenia się, przyjaźni, doskonałych kolegów i koleżanek, bardzo wspaniałych nauczycieli, którzy są dla nich zawsze otwarci i są po to, by im zawsze pomagać. Doskonałych wyników w nauce. A jeśli nawet to nie wychodzi, to po prostu zadowolenia z codziennej pracy. Jedno jest pewne, to dopiero początek długiej drogi przed uczniami szkoły podstawowej. Dobry start przełoży się na dobry finał, do którego dotrzeć każdemu dziecku powinni pomóc także rodzice.